24 sierpnia przypada święto świętego Bartłomieja Apostoła. Bartłomiej jest jednym z 12 apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród grona swoich uczniów. W Ewangelii spotykamy dwa jego imiona, Bartłomiej i Natanael. Mateusz, Łukasz i Jan w swoich Ewangeliach używają pierwszego jego imienia, natomiast święty Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według biblistów i tradycji Kościoła chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako apostole. Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja w katalogu apostołów zawsze przy Filipie. Co więcej, są oni nawet wymieniani ze spójnikiem i Filip i Bartłomiej. Aramejskie słowo Bartolomaj znaczy tyle co syn Tolmaja. Natomiast imię Natanael jest pochodzenia hebrajskiego i znaczy tyle, co Bóg dał. Jego zatem pełne imię powinno brzmieć Natanael, syn Tolmaja. Synoptycy wymieniają imię świętego Bartłomieja jedynie w katalogu apostołów. Natomiast święty Jan podaje, że pochodził on z Kany Galilejskiej. On także szczegółowo opisuje pierwsze spotkanie Jezusa z Natanaelem. To Filip, uczeń Chrystusa, późniejszy apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i matką, gdzie na jej prośbę dokonał pierwszego cudu. Z opisu pierwszego spotkania wynika, że święty Bartłomiej nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus przeniknął głębie jego wnętrza, serce i duszę, od razu zdecydowanie w niego uwierzył. Świadczy to o wielkiej pewności jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. O Natanaelu święty Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz. Brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pierwszy historyk Kościoła, święty Eusebiusz, pisze, że około roku 200 Pantenus znalazł w Indiach odpis Ewangelii według świętego Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie święty Bartłomiej. Podobną wersję podaje święty Hieronim. Do naszych czasów zachował się apokryf opowiadający o męce Bartłomieja apostoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam też nawet nawrócił brata królewskiego, Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od świętego Izydora, biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że święty Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci apostoła podaje się rok 70. Zaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę w Chrystusa, dlatego i jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Około roku 410 biskup Maruta miał je przenieść z Albanopolis do Maia Farquin, skąd przeniesiono je niedługo do Dare w Mezopotamii. Stąd zaś relikwie umieszczono w Anastazjopolis we Frygii w Azji Mniejszej, a było to około roku 507. Kiedy zaś najazdy barbarzyńców groziły zniszczeniem i profanacją, w roku 580 przeniesiono je na Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 do Beneventu. Obecnie znajdują się pod mensą głównego ołtarza tamtejszej katedry. Część tych relikwii została przeniesiona za panowania cesarza Ottona III do Rzymu. Władca ten wystawił bazylikę na Wyspie Tyberyjskiej dla pochowania relikwii świętego Wojciecha. Do tej bazyliki sprowadził potem relikwie apostoła, zmieniając jej tytuł. Kult świętego Bartłomieja datuje się od V wieku. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto apostoła od 8 wieku obchodzi 24 sierpnia. W Polsce kult świętego Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy. Wystawiono ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, na przykład w polskich Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągały liczne tłumy, nawet z bardzo daleka. W ikonografii święty Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem.
czasami z anatomiczną precyzją, jako muskularny mężczyzna. Bywa przedstawiany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są księga, nóż oraz zwój. Módlmy się. Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja apostoła z Twoim Synem i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.